Odwiedź targi książki Empiku, dostępne na empik.com i w salonach Empik na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do 50% na wybrane tytuły. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do salonów Empik, w których czeka rabat 30% na wybrane tytuły. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź inne targowe atrakcje. Wszystko w temacie książek, które mówią za Ciebie. Empik. Dobry wieczór, na zegarze godzina 20. Ja powiem Państwu bardzo szczerze, że uwielbiam celebrować kolejne premiery książek tego pana, który dzisiaj siedzi na żółtej kanapie. Tomasz Stawiszyński u nas, ale też u Państwa w domu dzięki transmisji online. Dobry to wieczór. To prawda i od razu powiem, że ja uwielbiam też te premiery z Tobą celebrować. To nie pierwszy raz jak rozmawiamy i bardzo się cieszę, że mamy kolejną okazję. I cieszymy się bardzo, że Państwo są z nami i zachęcam od razu na początku, żeby nam dawać znać, z jakich miejsc w Polsce i na świecie nas oglądacie. A dzisiaj w moich rękach reguły na czas chaosu. Jeszcze jedna ważna informacja, uruchomiliśmy też numer telefonu. Można do Tomka dzisiaj zadzwonić, zadać mu własnym głosem pytanie. A jeżeli ktoś nie ma takiej śmiałości, to ja mogę być Państwa głosem i można też wysłać po prostu pytanie, wpisując je pod dzisiejszym komentarzem. Tomek, zacznę od przedstawienia Cię, bo być może ktoś dzisiaj rozpocznie znajomość z Tobą, którą będzie kontynuować. Jesteś filozofem, jesteś publicystą, jesteś felietonistą. Ja przypomnę Twoje książki i bardzo się cieszę, że mogę już powiedzieć książki i dla dzieci, i dla dorosłych. To przewrotnie zacznę od książki dla dzieci, Misja Sowy, Tosia Franek i Sekrety Filozofii. Ale przypomnę też Potyczki z Freudem, Mity, Pułapki i Pokusy Psychoterapii, Co robić przed końcem świata, no i oczywiście Bestsellerowa Ucieczka od bezradności. Dodam, że jesteś felietonistą Tygodnika Powszechnego, co nie jest bez znaczenia dla tej książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Oczywiście Radio Tok FM powoduje, że od razu ten głos, który Państwo słyszą, brzmi znajomo. Powiedzmy o tym felietoniście, no bo dziękujesz w zasadzie na dzień dobry, tym, od których w pewien sposób ta książka Reguły na czas chaosu się zaczęła. O kim mowa? Tak, dziękuję w podziękowaniach, które zawsze zamieszczam, bo myślę, że książki to są zawsze dzieła zbiorowe, chociaż właśnie nazwisko autora widnieje nad tytułem, no ale tak naprawdę więcej osób jest zawsze zaangażowanych w ten proces powstawania książki i tutaj też chciałbym od razu kilka osób jeszcze wymienić i im podziękować, poza tymi, o których mówisz, a mówisz oczywiście o Piotrze Mucharskim i Michale Okońskim. Piotr Mucharski jest redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego, Michał Okoński jest dziennikarzem, redaktorem pracującym w Tygodniku i rzeczywiście no, prawie rok temu przyjechał do mnie Michał Okoński, żeby zrobić ze mną rozmowę do Tygodnika Powszechnego właśnie z okazji ukazania się Ucieczki od bezradności. No i zaproponował mi pisanie felietonów i ja oczywiście nie mogłem odmówić, no bo nie mogłem odmówić Tygodnikowi Powszechnemu, jednemu też z pism, które no, od lat czytam i bardzo cenię też za jakąś taką i wysoką jakość na rynku prasowym i też właśnie za specyficzną, nieoczywistą dzisiaj i rzadką mam wrażenie postawę unikającą takiego angażowania się bardzo emocjonalnego w radykalne walki, wojny totemiczno-polityczno-plemienne, tylko Tygodnik zawsze miał taką postawę pewnego dystansu, spokojnej refleksji i to mi jest bardzo bliskie. No i rzeczywiście piszę te felietony od tamtego czasu regularnie, ostatnio co tydzień, wcześniej co dwa tygodnie, ale w okolicach, tak mniej więcej chyba na przełomie lutego i marca tego roku, zadzwonił do mnie właśnie Piotr Mucharski. To było zaraz po tym, jak wybuchła wojna i poprosił mnie o tekst, w którym miałem się jakoś tak zająć, czy spróbować może sformułować jakieś takie wytyczne, może jakąś strukturę nadać temu wszystkiemu, co się dzieje. No i ja napisałem taki tekst pod tytułem 10 reguł na czas chaosu właśnie, który miał strukturę podobną do książki. Składał się z takich krótkich segmentów, reguł 10 i
i towarzyszących im opisów i też pewnych rekomendacji lekturowych, co w książce tutaj także zostało, bo w książce ja właśnie jakieś rekomendacje lekturowe po każdym rozdziale daję. Dzięki Tobie mam listę lektur do 2030 roku chyba, także bardzo dziękuję za zorganizowanie czasu. Bardzo się cieszę. No i rzeczywiście ten tekst się stał jakby zaczynem tej książki, bo wydało mi się, że ta formuła jest dosyć atrakcyjna i że rzeczywiście też oddźwięk, reakcja na ten tekst była bardzo pozytywna. No i pomyślałem, że może faktycznie warto rozbudować ten tekst do postaci książki. Porozmawiałem też z osobą, która jest bardzo ważna dla powstania tej książki, czyli z Bogną Rosińską ze znaku Literanowa. Wspaniałą redaktorką i też dyrektorką wydawniczą tegoż wydawnictwa. No i ona też jakoś przychylnym okiem popatrzyła na ten pomysł. No i jak zacząłem pisać, to się okazało, że w sumie z tych oryginalnych reguł 10 cztery się ostały w takiej formie niezmienionej, a jakieś zupełnie inne reguły mi do głowy przyszły właśnie w formie książkowej, no co myślę, że jakoś jest zaletą książki, bo ona nie powtarza tego, co tam było w tym tekście. Oczywiście tekst był krótki, więc to miał tam 11 tysięcy znaków, książka jest o wiele dłuższa. Ale przy okazji, jeśli można jeszcze bardzo krótko, to jeszcze chciałbym... To jest twój wieczór, wszystko można. No wiesz, to jest nasza rozmowa, ale zaczynamy dopiero, a ja chciałbym też powiedzieć, że niezwykle istotną rolę w powstaniu tej książki odegrały jeszcze trzy osoby. To na pewno w pierwszej kolejności muszę wymienić Dominikę Kardaś, która jest redaktorką, z którą też pracowaliśmy przy Ucieczce od bezradności. I no, Dominika w ogromnym stopniu wpłynęła na kształt ostateczny reguł na czas chaosu, bo zaproponowała różne poprawki, modyfikacje w pierwszej wersji tekstu, na co ja przyznam szczerze, że reagowałem na początku oporem wewnętrznym i momentami. Czyli to jest ten nawet moment, kiedy się bijesz w pierś teraz publicznie. Tak, nawet momentami jakąś irytacją. Ale później, kiedy myślałem nad tymi propozycjami... Program Dominiki, wybacz mi, za chwilę taka belka się pojawi. Nie, no nie było żadnych drastycznych scen, to od razu powiem, ale rzeczywiście po przemyśleniu dochodziłem do wniosku, że te propozycje Dominiki są bardzo trafne w większości. Czasem obstawałem przy swoim też, ale no, bardzo na tym tekst skorzystał i to jest bardzo ważna rola, często niedoceniana rola redaktorki, redaktora, kogoś, kto naprawdę innym okiem z dystansu przygląda się książce, czyta ją bardzo wnikliwie i też inaczej na tekst patrzy, bo autor, zwłaszcza jak się wychodzi bezpośrednio z tego procesu pisania, to może nie mieć właśnie odpowiedniej perspektywy. Magda Kuc, autorka okładki, to jest też osoba, która robiła okładkę do Ucieczki od bezradności. Wspaniała graficzka, wspaniała artystka i naprawdę ta okładka jest niezwykła. Muszę powiedzieć, że nadała też jakiś zupełnie inny, swoisty, specyficzny kontekst i jakość tej treści. Okładka i oprawa graficzna to jest w ogóle też integralna część książki. Książka ma też tę warstwę obrazowo-estetyczną, nazwijmy to, i ona kontrybuuje po prostu do tego, czym książka jest. No i jeszcze książka to jest także po prostu bycie w świecie tej książki, to gdzie ona dociera, to na przykład, że możemy my się spotkać teraz i porozmawiać przy okazji targów książki Empiku. I osobą, która sprawuje czujną i czułą pieczę nad regułami jest Zosia Kotecka i to też jest osoba, z którą współpracowałem przy Ucieczce od bezradności. Wspaniała promotorka książek i osoba, która się świetnie naprawdę potrafi zająć życiem książki i pielęgnować książkę w świecie. To jest bardzo ważne. Więc no, mam ogromne szczęście, że z takimi wspaniałymi osobami mogłem tę książkę
tworzyć i po raz kolejny z nimi pracować. Więc tak bardzo, sobie... bardzo Was pozdrawiam serdecznie, jeśli nas oglądacie. Kiedy czytałam te podziękowania, to pomyślałam sobie, że Ty masz szczęście być otoczony przez fantastyczne kobiety, bo te kobiety faktycznie wśród współpracowniczek, znaczy jako już powiedziałam słowo współpracowniczek, no to wiadomo, że muszą to być współpracowniczki, więc dominują, ale faktycznie masz szczęście do kobiet. O tym szczęściu też porozmawiamy, ale to później. Natomiast dzisiaj chciałam zacząć od tego, że bardzo lubię spotkania z Tobą, ponieważ regularnie mnie wybijasz z różnych takich kolejn myślowych. Włączasz taką pokorę, która każe podważać nawet własne przekonania i sprawdzać, czy to, co myślałam na dany temat, nie wiem, 5 lat temu nadal jest aktualne. Piszesz między innymi, że Reguły chaosu napisałeś jako książkę, uwaga, książkę z rysem funkcjonalnym. To poproszę autora o wyjaśnienie, co to znaczy książka z rysem funkcjonalnym. No, wiesz, ja stykam się bardzo często i przy okazji różnych moich audycji, podcastów i zwłaszcza książek i tekstów z takim pytaniem rytualnym, co z tego właściwie wynika, jaki jest tutaj praktyczny sens tego i na co można to konkretnie przełożyć. Oczywiście, tak jak piszę we wstępie do reguł na czas chaosu, uważam to rozróżnienie z gruntu za trochę nieadekwatne i właśnie samo będące specyficznym problemem, z którym się dzisiaj w naszej rzeczywistości, w naszej kulturze zmagamy. Ale to nawet dzieciaki słyszą, nie filozofuj. No prawda? Tak, tak, oczywiście, nie dywaguj, nie filozofuj, nie zanadto nie rozmyślaj, tylko działaj i konkretnie, praktycznie postępuj. No więc tak jak napisałem we wstępie, odpowiadam na to często takim cytatem, który mi został w głowie z Kurta Lewina. To jest był dwudziestowieczny psycholog, autor teorii pola, no bardzo ciekawa postać. I on mawiał, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Że właśnie tu pokazywał w ten sposób tą pozorność tego rozróżnienia. No bo oczywiście nie ma czegoś takiego jak czyste działanie, no chyba że ono jest realizowaniem jakiegoś instynktownego programu, wtedy jest bezrefleksyjne, ale też podporządkowane jakiemuś schematowi. Natomiast działanie, które ma prowadzić do jakichś owocnych efektów, myślę, i które też w historii do owocnych efektów prowadziło, poza jakimiś wyjątkami, no było jednak efektem czy konsekwencją jakiejś refleksji. No trzeba wiedzieć, co się chce zrobić, dlaczego się chce to zrobić, po co i tak dalej. I to jest jakby jedna warstwa tej funkcjonalności, że ja tutaj się ćwiczę i zachęcam czytelniczki, czytelników też do ćwiczenia się w refleksji jako właśnie czegoś, co otwiera nam drogę do działania sensownego, przemyślanego i konstruktywnego, to po pierwsze. No a po drugie to ten, cóż, rys funkcjonalny polega na tym, że tu rzeczywiście są zebrane takie, nazwijmy to, wskazówki. Punkty orientacyjne, tak. Takie reguły postępowania, wedle których ja sam się staram postępować, i które wydają mi się prowadzić do dobrych skutków po prostu. Więc... A na czym polega sokratejskość tych punktów orientacyjnych? No, polega ona na tym, że one rzeczywiście w mniejszym stopniu, ale są wyjątki, są takim bezpośrednim wskazaniem pozytywnym, zrób to, zrób tamto, a w większym stopniu mają charakter apofatyczny, czyli taki, który raczej koncentruje się na tym, czego nie robić. Raczej ostrzegają, tak jak Daimonion Sokratesa ostrzegał, jakaś siła, głos wewnętrzny, który przemawiał do owego ateńskiego mędrca w specyficznych momentach i zawsze mówił mu, tego nie rób. A nigdy mu nie mówił, rób to, rób tamto, tylko zawsze mu podpowiadał, nie, tu się wstrzymaj, zachowaj rezerwę. No więc ja mam podobne rekomendacje, raczej sugeruję, gdzie się zatrzymać, gdzie wziąć oddech, gdzie złapać pewien dystans, za czym nie iść, za jakim impulsem nie podążać, aniżeli bezpośrednio wskazuję, co robić. Chociaż są też takie reguły, które mają tę formułę takiego bezpośredniego wskazania.
użyłeś słowa rekomendacje, to muszę cię zapytać o to, bo bardzo ci tego zazdroszczę. Co czuje autor, kiedy czyta tak piękne rekomendacje, pod którymi podpisali się między innymi Bogdan de Barbaro, ale też pan Marian Turski. Ja zacytuję może pana Bogdana de Barbaro, który napisał między innymi: refleksje Stawiszyńskiego trafiają w punkt, pomagają rozumieć, co się dzieje wokół nas i podpowiadają, jak nie wpadać w pułapki osobistej byle jakości. Uwielbiam to sformułowanie. Ale zacytuję też Mariana Turskiego, który napisał: w czasach zarazy, chaosu, wojennej agresji ludzie poszukują porady i opieki u autokratów, u osób duchownych, u filozofów. Autokracie oraz duchowni wymagają postawy biernej, podporządkowania się nakazom bądź skupienia na modlitwie. Tomasz Stawiszyński jest filozofem. Wzywa zatem do postawy czynnej. Doradza, jak postępować, jakich dokonywać wyborów, jak nie poddawać się biernie obiegowym ideom, jak nie przyzwalać, by tobą manipulowano. Powiedzmy może dla młodszych odbiorców, kim jest pan Marian Turski, bo myślę, że nasz rocznik doskonale wie, ale być może są tutaj, nie wiem, na przykład nastolatkowie, którzy jeszcze nie znają, to wprowadź, bo rekomendacje od pana Mariana Turskiego to no jest to obiekt wielka zazdrości. Postać, były więzień obozów koncentracyjnych i człowiek no, o wielkiej szlachetności, wielkim tak. charakterze, też związany przez wiele, wiele lat z tygodnikiem Polityka. I no, to powiem szczerze, był wielki, wielki zaszczyt, że Marian Turski się zgodził napisać te rekomendacje i w ogóle, że i Bogdan de Barbaro i Aleksandra Przegalińska tak życzliwie zareagowali na tę książkę, zgodzili się ją wcześniej przeczytać. No, co czuję? No, jestem i wzruszony i wiesz, i szczęśliwy niesamowicie, bo naprawdę to jest oczywiście także dla mnie każda opinia od wiesz, każdego czytelnika i czytelniczki się liczy i bardzo dużo dostaję różnych niezwykłych wyrazów sympatii od moich czytelniczek i czytelników, za co też im niniejszym ponownie dziękuję tutaj, bo staram się też dziękować indywidualnie, ale no wiadomo, no to jest niezwykle miłe i też ma się takie poczucie, wiesz, dla mnie cała ta działalność różnoraka, którą uprawiam, ma jeden wspólny mianownik, a jest nim jakaś potrzeba komunikowania się z innymi po prostu. Tak, to jest jakby jakaś forma rozmowy, pisania. Pretekst do spotkania. Tak, tak, oczywiście. I to bardzo różnie też rozumianego spotkania, szeroko. Więc jeśli ma się poczucie, że ta komunikacja się rzeczywiście wydarza, że to, co jakoś mam do przekazania i chcę przekazać, dociera do ludzi, trafia do nich, jest przez nich jakoś odbierane jako, nie wiem, ważne, ciekawe, inspirujące, no to już nic więcej nie potrzeba. To już jest wszystko. W środku, drodzy Państwo, w książce znajdziecie 11 reguł. Jeżeli spoglądam na telefon, to spoglądam tylko, czy są już od Państwa pytania, bo oczywiście jestem czujna i od razu będę je przekazywać Tomkowi. To słuchaj, zacznę od takiej reguły, która brzmi trochę jak prowokacja. Żyj w niezgodzie ze sobą. No w czasach, w których słyszymy cały czas: żyj w zgodzie ze sobą, słuchaj własnego głosu, podążaj za własnym głosem. To brzmi jak prowokacja, to ile w tym jest prowokacji, a ile tak jest naprawdę pretekstu do pewnej gimnastyki umysłowej? No, oczywiście te reguły są celowo sformułowane w taki sposób, żeby budzić z drzemki pewnej i żeby właśnie no, jakoś tam prowokować czy budzić zaciekawienie. Więc ich brzmienie, rzecz jasna, jest pod pewnym względem no, świadomie takie wyostrzone i one są tak sformułowane właśnie, żeby czasami się zapalała też czerwona lampka. To też dlatego, że mam wrażenie, że, o czym też w książce jest sporo, żyjemy w takich czasach, w których bardzo się lękamy wszelkich dysonansów, raczej mamy tendencję do właśnie ich redukowania i jeśli się pojawiają jakieś komunikaty, które stoją w sprzeczności z tym, z czym my się identyfikujemy, w co jakoś głęboko wierzymy i w co wierzy zgodnie nasza bańka, zwłaszcza w mediach społecznościowych, to reakcje są od razu takie impetyczne, wiesz. Wyjaśnij dzisiaj trudne słowa, słuchaj. Dzisiaj no będziesz takie, musiał słowo takie impetyczne wyjaśnić. No takie, no, takie nacechowane jakie? Emocjonalnie okay. Bardzo, nazwijmy to. W każdym razie ja dzisiaj opublikowałem na Facebooku listę tych reguł i rzeczywiście pewna ich część wzbudziła
jeśli nie zaciekawienie, to czasem nawet jakąś, powiedziałbym, irytację. I tutaj ta reguła, o której mówisz, w czołówce się znajdowała takich reakcji, że jak to w ogóle, co to ma co być? Co to jest Wiszyński wymyśla? Żyj w niezgodzie ze sobą, że właśnie chodzi o to, żeby żyć w zgodzie ze sobą. No więc ja rzeczywiście tutaj polemicznie się odnoszę do takiego trochę kulturowego dogmatu nakazującego, czy sugerującego w każdym razie, że stan wewnętrznej spójności, takiego poczucia, że robi się właśnie dokładnie to, co się chce, że się jest w tym dokładnie miejscu, w jakim się być powinno, że się ma takie przekonania, jakie się chce mieć i że wszystko po prostu jest spójnie i w porządku, że no, podejmuję z tym polemikę, odwołując się do takich autorów, którzy moim zdaniem dość głęboko wniknęli w nie chcę powiedzieć, że ludzką naturę, ale w pewne cechy konstytutywne ludzkiego umysłu i ludzkiej psychiki. Powiedz, kto stoi za tą prowokacją, nazwiska konkretne. No. Można by sięgać daleko do różnych bardzo, bardzo przenikliwych twórców tradycji filozoficznej i tradycji religijnej, i zachodniej, i nie tylko. Ale takimi bezpośrednimi postaciami, do których się odwołuję w tym rozdziale, są ojcowie założyciele tradycji psychoanalitycznej, czyli Carl Gustav Jung i Sigmund Freud. I specyficznie Jung tutaj jest postacią, na którą się powołuje. Jest taki jego tekst opublikowany po wojnie, Walka z cieniem się nazywa, bezpośrednio po wojnie, w którym on korzysta z takiej definicji, którą już wcześniej rozporządzał, jeszcze zanim się za te sprawy zabrał, powojenne. Mianowicie odwołuje się do swojej definicji nerwicy, o której często mówił, że jest właśnie stanem takiego poczucia spójności ze sobą. No, Jung mówi, my w gruncie rzeczy jesteśmy wewnętrznie rozdarci, jesteśmy wewnętrznie ambiwalentni, każdy z nas ma ciemną stronę, jakąś ciemną stronę, każdy z nas jest także tym, kim bardzo właśnie nie chce być. No bo ta definicja tej ciemnej strony u Junga to jest wszystko to, z czym się nie utożsamiasz. To właśnie twoje wyobrażenie o tym, kim nie chciałabyś być i się nie chciałabyś stać. To jest, jak mówi Jung, coś, co właśnie w dużym stopniu może odzwierciedlać różne nasze takie cechy nieuświadomione, ale które gdzieś są i które mają potencjał, żeby się ujawnić. No i Jung powiada, że w momencie, kiedy my jakoś odpychamy od siebie świadomość tego wewnętrznego rozdarcia, czy ambiwalencji, czy własnej podatności na przemoc na przykład, własnej skłonności do przemocy, no to nie znika, rzecz jasna, ta cała ciemna strona nasza, ale gdzieś musi znaleźć swoje ujście. No i wtedy w najprostszym sensie znajduje ujście na zewnątrz i wówczas to wszystko, co w samych nas jest ciemne, niejasne, agresywne, złe i tak dalej, zaczynamy widzieć w innych. Jeśli nie dostrzegamy tego wewnętrznego konfliktu, to z tym konfliktem musimy wyjść na zewnątrz i musimy wskazać kogoś, kto winny jest jakiegoś niepokoju czy napięcia, które tak czy inaczej odczuwamy, no bo ta ambiwalencja nas męczy, nawet jeśli uważamy, że jesteśmy wewnętrznie spójni. No i to mi się wydaje bardzo przenikliwą myślą. I w ogóle w różnych tradycjach terapeutycznych widzi się cel terapii jako zdolność do tego, żeby zaakceptować własną ambiwalencję, że ja mogę mieć sprzeczne tendencje i mam sprzeczne tendencje, kogoś lubię, a jednocześnie ktoś może mnie irytować na przykład, czegoś pragnę bardzo, ale z drugiej strony nie mogę na przykład tego w pełni mieć, no i przeżywam jakiś rodzaj frustracji, ale no, mogę też tę frustrację jakoś przyjąć, bo rozumiejąc, że jestem istotą ograniczoną, mogę ją po prostu dalej mieć w sobie, ale zarazem nie dawać jej upustu jakiegoś niekontrolowanego. No i tutaj o to chodzi. To znaczy chodzi o to, żeby nie bać się wewnętrznego konfliktu, nie bać się wewnętrznych sprzeczności z jednej strony i żeby też pamiętać o tym, że samemu ma się
podatność na czynienie zła, że się nie jest idealnym człowiekiem, który jest tylko dobry, światły, a źli są tylko inni, bo to bardzo dzisiaj też w Polsce moim zdaniem popularna tak, jest. Tak, od razu postawa. Ten dysonans poznawczy chcemy zlikwidować tak, i tak. przerzucić na tych innych, znaleźć winnego. No. Tak. No Jung tam w ogóle mówi, ja to cytuję w tym tekście, bardzo poruszającym, wiesz, bo on rzeczywiście powstał zaraz po II rok wojnie 46 światowej. Rok 46 przecież. Tak, tak. Mówi, że społeczeństwo, które separuje się właśnie od tego wewnętrznego konfliktu, czy ludzie, innymi słowy, jednostki, które właśnie uważają, że no, dla niego takim przykładem spójności wewnętrznej był właśnie nazizm. To była kultura spójności wewnętrznej, tam wszystko było idealne, proporcjonalne, konsekwentne, poukładane i bardzo, bardzo wewnętrznie spójne, bez żadnych ambiwalencji, bez żadnych podwójności. No a jak się to skończyło, to wiemy. Muszę ci powiedzieć, Tomek, że jesteśmy między innymi w Londynie u pana Piotra. Osiecznicy też nas pozdrawia. Są koledzy filozofowie z wykształcenia, po drugiej stronie też masz pozdrowienia. Łódź na pokładzie, a pani Justyna już pisze, że dzisiaj polecała młodzieży czytanie zupełnie wyjątkowych książek pana Tomka. Ćwiczenia w refleksji są ważne w edukacyjnej przestrzeni. Bardzo mi miło, wszystkich pozdrawiam serdecznie. Więc od razu ci przekazuję na bieżąco. To zajmijmy się kolejną regułą. Nie daj się uwieść apokalipsie. Co się kryje za tym wyzwaniem? No, to też może się wydawać dość nieoczywiste, myślę, bo w pierwszym odruchu, jak sądzę, wielu z nas, kiedy myśli o apokalipsie, końcu świata, pożodze, która ma świat, w którym żyjemy, całkowicie zniszczyć, to być może sądzi, że właśnie nikt przecież przy zdrowych zmysłach, nazwijmy to, nie mógłby czegoś takiego pragnąć, nie ma w tym żadnego potencjału, nie wiem, atrakcyjności. Jest to coś takiego, czego wszyscy się boimy i wszyscy chcielibyśmy tego uniknąć. No ja jednak mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że to wyobrażenie apokalipsy ma właśnie w sobie jakąś niezwykłą uwodzicielską moc. Często właśnie my tego sobie nie uświadamiamy i tym silniej ta uwodzicielska moc na nas oddziałuje, ale bierze się to, no właśnie, po pierwsze z tego tekstu fundacyjnego dla zachodniej wyobraźni, czyli z Apokalipsy świętego Jana, która to Apokalipsa świętego Jana no, definiuje w jakiś sposób takie właśnie głębokie warunki określające nasz sposób percepcji rzeczywistości, świata i tak dalej. Chrześcijaństwo było u podstaw swoich i jest nadal oczywiście, ale było w takim mocnym sensie religią apokaliptyczną. Oni tam na początku oczekiwali, że to jest rychło, że czas jest bliski, cytując świętego Pawła. Koniec nadchodzi, i że koniec nadchodzi i że to jeszcze za ich życia się wszystko wydarzy, to drugie przyjście i koniec świata. Tymczasem no, sprawa się odwleka generalnie dosyć intensywnie. Ale mamy w Apokalipsie świętego Jana po pierwsze obietnicę wielkiej nagrody. Generalnie rzecz biorąc, koniec świata w zachodniej zbiorowej wyobraźni jest jednocześnie przywróceniem pewnego ładu, który jest zachwiany, ładu moralnego, który zachwiany jest przez grzech i przez to wszystko, co ludzie tutaj wyprawiają, mówiąc kolokwialnie. No a w momencie, kiedy nastąpi to spełnienie się dziejów, to właśnie sprawiedliwi zostaną nagrodzeni, a niesprawiedliwi zostaną ukarani. Ci, którzy robili źle, zostaną ukarani przykładnie, a ci, którzy byli w porządku, zostaną nagrodzeni w sposób radykalny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tam jest kilka takich fragmentów w tym tekście, gdzie właśnie to tysiącletnie królestwo na początku, zanim jeszcze ostateczny koniec nastąpi, będzie miało miejsce. Tysiąc sprawiedliwych wskrzeszonych powstanie z grobów i wspólnie z Chrystusem będzie na ziemi rządzić. No, to są wszystko niezwykle radosne w gruncie rzeczy i bardzo takie obiecujące figury mitologiczne. I już to niesie w sobie pewnego rodzaju takie poczucie w tym myśleniu takim o czasie, że kiedyś to się zaczęło, kiedyś to się skończy. Jest gdzieś nieświadomie takie oczekiwanie, że sprawiedliwość zostanie przywrócona.
I to musi się stać dopiero na końcu. Ale w takim prostszym, wiesz, sensie mam wrażenie, że jest coś dzisiaj bardzo uwodzicielskiego też w apokalipsie, w tym mianowicie, że żyjemy w takim świecie, w którym wielu ludzi, myślę, ma poczucie, że właśnie już się w nim żyć dalej tak nie da. To znaczy, że pewne sposoby życia w tym świecie się wyczerpały, okazały niewydolne. To też bardzo mocno pokazał kryzys finansowy, myślę, 2007-2008, że no, jakby cały ten porządek oparty właśnie na takim poczuciu, że idziemy do przodu, że przyszłość będzie lepsza niż przeszłość, że istnieje jakiś taki postęp linearny, to też w tych wszystkich takich narracjach z lat 90. czy przełomu lat 80. i 90. było obecne, a tu się nagle okazało, że to wszystko się wali i w zasadzie nie ma jakby dobrej alternatywy. Teraz jest jeszcze COVID, teraz jest jeszcze wojna, to wszystko wzmacnia tę katastrofę. Kolejny kryzys finansowy, katastrofa klimatyczna. To wszystko niezwykle mocno oddziałuje na wyobraźnię. Myślę, że bardzo mocno afektuje nas i właśnie odwołuje się do takich jakichś głębokich rejestrów wyobraźni. Wszędzie mamy w filmach, w serialach, w książkach te obrazy apokalipsy. No i to wszystko sprawia, że my rzeczywiście zaczynamy funkcjonować w takim apokaliptycznym wzmożeniu, że mamy poczucie, że już za moment to wszystko ekstatycznie się rozpadnie, że coś się wydarzy strasznego. Żyjemy w takim poczuciu nieuchronności, oczekiwania na coś nieuchronnego. I to jest z jednej strony bardzo uwodzicielskie, bo właśnie obiecuje, że to wszystko, co tutaj jest zagmatwane, skomplikowane, trudne, co jest takim, wiąże się właśnie z życiem w niepewności, stresie, w mozolnym poruszaniu się krok po kroku, że to wszystko w jednym ekstatycznym momencie zostanie unicestwione. Moim zdaniem to jest bardzo atrakcyjne, wbrew pozorom, ale wiesz, ale też niestety to po pierwsze może prowadzić do samospełniającej się przepowiedni, po drugie to niestety sprawia, że ten poziom radykalnego rozemocjonowania, takiego jakiegoś apokaliptycznego amoku, no, wyłącza nam też zdolności do racjonalnego oglądu świata i przed tym przestrzegam. Ja pozwoliłam sobie pobawić się z tą regułą, ponieważ jak sobie ją rozpisałam tutaj, ręcznie zaczęłam pisać, to zobaczyłam, nie daj się uwieść apokalipsie, no i zwróciłam uwagę na cztery ostatnie, na w zasadzie raz, dwa, trzy, tak, cztery ostatnie litery, czyli nie daj się uwieść apokalipsie i pamiętaj o psie. Ale wiesz, że za tym pamiętaj o psie schowałam tak naprawdę emocje psie, ale przed emocjami ty też przestrzegasz, żeby jednak emocje kontrolować racjonalnością. Od razu Państwu powiem, że siedzący tutaj Tomasz Stawiszyński jest człowiekiem swojego psa. Pies się nazywa Bertie, jest takim pieson nietoperzem trochę, bo te uszy są takie bardzo gackowate, prawda, przeurocze. Więc no, zaryzykuję, co byś powiedział na takie rozszerzenie tej reguły, czyli nie daj się uwieść apokalipsie i pamiętaj o psie. Nie, no absolutnie, w ogóle pamiętaj o psie, to powinna być jakaś meta reguła, wiesz, taka główna tutaj. I jeśli będzie jakieś kolejne wydanie reguł, to z pewnością tę meta regułę umieszczę, na pewno. No, skądinąd mam wrażenie, że mój pies, jeśli chodzi o aparycję, wykazuje pewne podobieństwo także i do twojej łatki, bo też jest biała. Stąd i też jest taka... postanowiłam przypomnieć, trochę... czy mówić w ich imieniu tak naprawdę. Tak. Też jest... Ale dla naszego wspólnego dobra. No oczywiście. Ale wrócę do tych emocji, bo wiesz, użyłam tego psa jako takiej figury, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli takiej istoty, która jest emocjonalna, która się rządzi instynktem, ale mam wrażenie, że te emocje wielokrotnie są mądrzejsze niż nasza racjonalność, taka przekombinowana, ale filozof Tomasz Stawiszyński też przestrzega przed tym, znaczy mówisz wprost, że emocje są ważne, ale jednak one potrzebują takiego balansu w postaci umysłu i racjonalności. To powiedz mi, na czym to ważenie polega. No, jedna z reguł, zresztą też dzisiaj w mediach społecznościowych wywołująca duży rezonans i jakoś tak postrzegana jako bardzo problematyczna, to jest reguła nie podążaj ścieżką serca. I ja tu rzeczywiście też jakoś staram się sproblematyzować, mam wrażenie, dość nadobecną narrację w kulturze o tym, że emocje niosą w sobie jakiś wyższy rodzaj prawdy o świecie i że jeśli będziemy się kierowali tylko
emocjami, czy przede wszystkim emocjami, no to właśnie będzie nasze wybory cechował jakiś szczególny autentyzm, którego nie ma, czy który nie przysługuje racjonalności, która jest taka zimna, wyrachowana i właśnie przeciwstawna temu, tej prawdzie emocjonalnej, która jest prawdą wyższego rzędu. Oczywiście ja się odwołuję do jakiejś genealogii tego nademocjonalizmu. To jest też cecha charakterystyczna kultury wyznań, w której trochę wszyscy żyjemy, to znaczy wszyscy dookoła w różnych mediach, w różnych programach takich typu reality show, ale mediach społecznościowych i tak dalej, nieustannie opowiadają o swoich emocjach, co czują, dlaczego, no nie, dlaczego to nie, ale... Wiem ci, że już się 3 razy zatrzymałam przez twoją książkę, bo sobie się złapałam na tym, że przecież pisz cała o tym Stawiszyński. Jakiś kaznodzieja się w tobie odzywa, po co masz to ogłaszać światu? I się wycofałam. Nadal jestem jakby bardzo ekspresyjna, ale po twojej książce to jest jak takie, wiesz, lejce, uspokój się, Papszkowicz, nie rób tego. Nie, no oczywiście ja tu nie chcę działać jak, wiesz, jakiś cenzor uwewnętrzniony, wiesz, cenzor, który tam będzie ci teraz podpowiadał moim Słyszę głosem. Słyszę twój głos w głowie, tak. Nie, no to jest raczej zachęta do tego, żeby nabrać pewnego dystansu i podejrzliwości również wobec emocji. I przede wszystkim to jest, mam wrażenie, dość oczywista konstatacja, że emocje, jakkolwiek bardzo ważne, jak mówiłem o tej genealogii, to piszę o kulturze terapeutycznej i o różnych nurtach terapeutycznych, które dowartościowały emocje. To się jakoś tam z psychoanalizy wzięło, ale najmocniej rozwinęło w latach 60. W różnych nurtach psychologii humanistycznej i później tym wszystkim, co z niej wypączkowało, a wypączkowało obficie i bogato, także w ruchu New Age na przykład emocje są, czy były, no właśnie taką instancją fundamentalnie ważną. Natomiast ja tutaj po prostu zwracam uwagę na to, że emocje zwodzą i wywodzą nas w pole bardzo często. To znaczy, że one owszem są niezwykle ważne i są fundamentalną częścią naszego życia. Absolutnie nie chodzi o to, żeby je tłumić albo żeby, nie wiem, żeby je gdzieś tam marginalizować. Chodzi o to, żeby poddawać je pewnej kontroli i pewnej weryfikacji, bo one same tych powiedziałbym narzędzi weryfikacji nie mają w sobie. To znaczy są bardzo często subiektywne. Nie można ustalić do końca, wiesz, na podstawie samych tylko emocji, czy te emocje odzwierciedlają jakąś sytuację realną, czy też są na przykład reakcją nadmiarową na coś. No i to, myślę, prowadzi do nieporozumień i konfliktów. I ja zresztą opisuję w tej regule taką scenkę, której byłem świadkiem, którą słyszałem kiedyś w jednej z audycji takich podcastowych, gdzie dwie osoby rozmawiające właśnie o emocjach i mające w ogóle taką misję, żeby te emocje tutaj przywoływać, no rozmawiały mniej więcej tak, no, że czuję, że ty tutaj to, co mówisz, jakoś jest dla mnie niekomfortowe, a ta druga osoba powie, no ale ja czuję, że właśnie chcę to powiedzieć, co mówię i czuję, że tutaj ty mnie w tej chwili ograniczasz, no ale ja czuję, że ty z kolei tutaj jesteś inwazyjny, no a ja czuję, że to jest dla mnie nie do przyjęcia, co ty mówisz. No i tak można by było w nieskończoność, bez jakiegoś punktu odniesienia, który popatrzy na to, co tu zostało powiedziane, czy rzeczywiście są podstawy, żeby taki zarzut sformułować, czy też może jest to jakaś przesadna reakcja. No, lądujemy w takim, wiesz, monadycznym świecie, gdzie każdy jest zamknięty trochę w swoich własnych emocjach, poczuciach i tak dalej. To jest bardzo konfliktogenne i mam wrażenie, że te zbiorowiska ludzkie, które uwewnętrzniają takie koncepty, bo to też jest w ogóle koncept generalnie, wiesz. Zacznijmy od tego, że to jest pewna teoria dotycząca emocji, że one są takie ważne, zaczynamy tak o nich myśleć i wtedy też nasze przeżywanie się zmienia, ale że te zbiorowiska cechuje często bardzo intensywny wewnętrzny konflikt, napięcia i tak dalej.
To teraz zatrzymam się jeszcze na dłużej przy tej zasadzie, przy tej regule ogranicz używania mediów społecznościowych, bo tam przypominasz między innymi rok 2004, kiedy, jak piszesz, pewien rzutki student Uniwersytetu Harvarda uruchomił platformę o nazwie Facebook, dzięki której dzisiaj też jesteśmy u Państwa w domu, oczywiście. Czyli rok 2004 to jest ten moment. Ale bardzo Ci dziękuję za to, że piszesz wprost, że funkcjonujemy w takim czasie, kiedy argumenty są zastępowane egzaltacją. I to, co od razu chciałam Państwu powiedzieć, że ilustrujesz to, o czym opowiadasz, takimi odwołaniami i do świata polityki, i do świata filmu, i do świata książek, to powiedzmy trochę na przykład o dylemacie społecznym, o którym piszesz, bo to jest jeden z takich filmów, który pokazuje, do czego nas mogą doprowadzić nowoczesne technologie pozbawione kompletnie etyki. I piszesz wprost, że prawda, którą nie da się przeliczyć na jakieś konkretne zyski, nagle przestaje być przedmiotem czyjegokolwiek zainteresowania. Liczą się szery, lajki i to wszystko. No tak, bo takim momentem przełomowym w historii mediów społecznościowych jest moment, kiedy właśnie kilka lat po powstaniu mediów społecznościowych pojawia się ten przycisk najpierw lubię to, a później udostępnij. I rzeczywiście od tego momentu ta sfera, która wyjściowo miała być taką przestrzenią wolnej komunikacji pomiędzy ludźmi, staje się, niedługo później ona się staje oczywiście skrajnie skomercjalizowana, już się staje po prostu przestrzenią handlu, najkrócej rzecz ujmując, ale ona się też staje taką specyficzną sferą akumulowania prestiżu i pogoni właśnie za uwagą. I to jest ten znak jakości bardzo niebezpieczny, tak, pomiędzy ilością lajków i share'ów, a jakością kontentu, tak to nazwę. Tak, no to jest zresztą bardzo ciekawe, bo to jest bardzo dobrze przebadane i jest bardzo dużo takich badań i statystyk, które pokazują, ja tam się trochę do nich odwołuję, że w sieci najlepiej rozchodzą się posty, i to jest na twardych liczbach w mediach społecznościowych, które wyrażają niechęć czy agresję wobec różnych grup zewnętrznych, to znaczy wobec różnych osób, które reprezentują jakieś cechy czy tożsamości, które my postrzegamy jako inne niż nasze. Nasze, czyli my i właśnie nasza bańka, ta nasza społeczność, która myśli podobnie, sądzi podobnie, nie wiem, wygląda podobnie i tak dalej. No, ten mechanizm takiego poszukiwania uwagi, też poszukiwania gratyfikacji sprzęga się bardzo silnie właśnie z tym mechanizmem, o którym teraz mówimy, ponieważ jest bardzo tak przemyślnie monetyzowany przez ekspertów od architektury mediów społecznościowych, ponieważ człowiek w bardzo silnych emocjach ma tendencję do podejmowania decyzji w sposób bardziej taki bezwładny, nazwijmy to, łatwiej mu na przykład koić się, jeśli jest wściekły albo jeśli jest oburzony, co jest jedną z podstawowych emocji w ogóle obecnych dzisiaj w mediach społecznościowych, oburzenie, no to chętniej sięga po jakieś towary, które mu się podsuwa, łatwiej go przyciągnąć i na przykład wyświetlić mu w tym czasie więcej reklam, no bo w momencie, kiedy pracują w nim bardzo intensywne emocje, no to podąża na przykład za kolejnymi treściami podsuwanymi mu przez algorytm. To powoduje, że rzeczywiście media społecznościowe się stały taką przestrzenią, w której nieustannie przetaczają się takie kule śniegowe, oburzenia, wściekłości, jakiegoś strasznego despektu i jakichś różnych bardzo intensywnych emocji. Jak ja dawno nie słyszałam słowa despekt, Tomek. No, to tylko słowo, dzięki tak, Tobie. Ja bardzo lubię to słowo. W każdym razie rzeczywiście to, o czym tutaj mówiliśmy, to znaczy to, że to się wiąże między innymi z tymi mechanizmami, które Social Dilemma, dylemat społeczny pokazywał, to polega po prostu na tym, że to jest bardzo świadomie też podkręcane, mówiąc kolokwialnie, to znaczy, że tego rodzaju architektura nie jest przypadkowa,
tylko jest wynikiem pewnej strategii marketingowej. Im mocniej jesteśmy emocjonalnie rozwibrowani, tym właśnie wszystkie te działania o charakterze marketingowym można lepiej i z większym powodzeniem realizować, no ale to się przekłada i na demoralizację taką daleko idącą nas jako podmiotów, nie wiem, debaty publicznej, ludzi, którzy mają rozmawiać ze sobą, omawiać jakieś kwestie ważne i tak dalej, i się przekłada na brutalizację, ponieważ wszyscy są nieustannie właśnie podekscytowani albo oburzeni, głównie oburzeni na jakichś innych, którzy ośmielają się coś myśleć inaczej, mówić inaczej i mieć inne poglądy w jakiejś sprawie. I to strasznie źle działa po prostu. Bardzo mi się podoba to, co piszesz, że bardzo szkoda, że nie wymyślono takiego przycisku, jak muszę się nad tym zastanowić. No właśnie. Bo faktycznie to lubię to, powoduje, że w zasadzie powinniśmy mieć zdanie w ciągu sekundy, lubię lub tak, nie lubię na każdy tak temat, a twoja książka, Szczęśliwie reguły na czas chaosu, jest jak takie naciśnięcie guzika stop i czas na tę refleksję. Najpierw myślę nad sobą, a potem nad światem, żeby za daleko czasami nie wybiegać. Słuchaj, pojawiły się protesty od kociarzy. Czy reguła dotycząca apokalipsy i o tym, żeby pamiętać o psie, dotyczy też kota, więc od razu muszę tutaj oczywiście. Ja akurat rozszerzyć. Wiesz, ludzie oczywiście dzielą się na psiarzy i kociarzy i ja należę do psiarzy zdecydowanie. Jakkolwiek ale sympatyzujemy koty z kociarzami. Nie, no naturalnie. Oczywiście też mieszkałem z kilkoma kotami w życiu i miałem bardzo dobre relacje z kotami i cenię te istoty niezwykle, oczywiście również. Natomiast no, moje serce jest bardziej ku psom, nic na to nie poradzę, przepraszam, ale koty naprawdę też uwielbiam i z niejednym kotem tam różne przygody miałem. Cały czas czekamy na ten głos, który się odezwie, jeżeli chodzi o połączenie telefoniczne, ale jak na razie widzę, że ja będę Państwa głosem, bo dostaję pytania w formie pisemnej. Bardzo proszę, Pani Judyto, służę. Pani Judyta pyta, zastanawia mnie, czy Pan Tomasz się nie dziwi, że wśród ogólnego regresu umysłowego społeczeństwa jednak jest tak duży odbiór treści o wysokiej wartości intelektualnej, jak jego felietony. Czy to wlewa w jego serce nadzieję, że jeszcze nie wszystko jest miałkie i stracone? To jak z tym sercem jest, Panie Tomaszu? No, na pewno jest mi bardzo miło, że na przykład moje książki się dobrze sprzedają. To jest, mam nadzieję, że i ta znajdzie Państwa uznanie. Ale wiesz, ja rzeczywiście no, od pewnego czasu jakoś w tej sferze medialnej funkcjonuję i nieraz słyszałem, ale nie od czytelniczek, czytelników, słuchaczek czy słuchaczy, ale zazwyczaj od osób decyzyjnych, zazwyczaj od, a już w szczególności od tak zwanych ekspertów, od wiesz, marketingu, jakichś takich speców, od tego, co ludzie lubią, czego chcą. Mogę zgadnąć, co słyszałeś? Ludzie tego nie chcą. Tak, to jest taki, jak taki refren. Tak. To nikogo nie interesuje, to daj są spokój, jakieś właśnie Tomek dywagacje, to są jakieś no, rzeczy to trudne, komu? Tak, jakieś właśnie dziwne słowa i dziwne tematy, nikt tego nie będzie chciał ani słuchać, ani czytać, ani w ogóle mieć z tym nic do czynienia. No szczęśliwie jednak było kilka osób, które spotkałem na swojej drodze, które miały inne na ten temat zdanie i jakoś gotowe były mi trochę zaufać i powierzyć pewne przestrzenie. I z tych kilku, nawet jak zrobiłeś ten ruch, wypączkowała piękna wspólnota. No, myśli. Myślę, że tak, bo rzeczywiście no mam takie poczucie, że z tymi osobami, które jakoś podążają za tym, co robię, no to mam jakiś rodzaj takiej wspólnoty właśnie, że wiele z tych osób jakoś jest w kontakcie ze mną od lat, żywo komentuje różne nowe rzeczy, które się pojawiają. Spotykamy się czasem na spotkaniach filozoficznych w Teatrze Powszechnym, które też od wielu lat prowadzę. Teraz prowadzimy te spotkania z moim przyjacielem Pawłem Boguszewskim, neuronaukowcem znakomitym. Wczoraj zainaugurowaliśmy sezon, zresztą nowy właśnie tych spotkań. I no rzeczywiście mam poczucie, że to wyobrażenie takie, wiesz, też moim zdaniem w dużym stopniu charakterystyczne właśnie dla pewnej kasty menedżerskiej w dużych medialnych korporacjach. To oni wykreowali taki obraz człowieka po drugiej stronie, który oczekuje tylko treści krótkich, głupich, pstrokatych i właśnie nieustannie podkręcających emocje.
i broń Boże, żeby nie dotyczyły żadnych spraw trudniejszych, skomplikowanych, a na pewno nie smutnych. Ale wiesz, co mnie najbardziej uderza w takim myśleniu? Taka hipokryzja, że potem narzekamy, jakie my mamy społeczeństwo, a na przykład w mediach ogólnokrajowych, gdzie masz jakiś duży program o książkach, nie ma. Jasne, jasne. No jak właśnie... ci ludzie mają myśleć, kombinować, szukać, widzieć inne spojrzenia? No jak? Absolutnie, wiesz, ja myślę też, że no, wiesz, to, ale tutaj jeszcze bym jedną rzecz powiedział, że czasami też jest tak, że ten przekaz tak zwany wysoki, on bywa strasznie hermetyczny. Taki hermetyczny naprawdę w że odpadasz po 15 sekundach, bo po prostu nie wiesz, o czym pan czy pani mówi. Tak, bo czasami jest też i to jest taka, wiesz, dynamika, która jakoś mam wrażenie u nas w Polsce jest też bardzo silnie obecna. Ta dynamika w ogóle w Polsce, mam wrażenie, społeczeństwo ma tendencję do takich rozszczepień na pewne skrajności. No i jest też taki rodzaj podejścia, że z kolei osoby dysponujące jakimś przekazem takim, wiesz, poważnym, no czasami formułują go w sposób rzeczywiście niemożliwy do asymilacji. Do asymilacji, tak? Tak. Nie, ale akurat, wiesz, ja cenię sobie bogactwo języka polskiego i myślę, że zwłaszcza dzisiaj, kiedy każdy ma smartfona i może natychmiast sobie wpisać każde słowo, którego nie zna i dzięki temu wzbogacić... Aktywizujemy odbiorców. Oczywiście. Wzbogacić swój zasób słów to nie jest wielki problem. Ale tak, rzeczywiście mam wrażenie, że czasami też ten problem polega na tym, że przekaz jest po prostu hermetyczny. Tomek, ostatnie pytanie od naszego widza, potem przejdziemy w tamtą stronę. Zapytałam cię, czy mam ci zdradzać niespodziankę, czy nie, powiedział, że nie. Powiedziałam mu tylko, że będzie guzik, będzie teraz przyciskanie, myślę od będzie początku, quiz. Co to będzie? No, chciałeś niespodziankę, będziesz ją miał. Wcześniej jeszcze pytanie od Krzysztofa. Po przeczytaniu pierwszych stron odnoszę wrażenie, że książka stoi w kontrze z poradnikiem, jakim jest Biblia. Czy ten podział na reguły był w zamierzeniu jakimś przewrotnym, alegorycznym podejściem do zaproponowania alternatywnych przykazań? Bardzo ciekawe pytanie. Nie, no gdzieżbym się brał za alternatywę dla Biblii? Broń Boże, jeszcze nie odpłynąłem jeszcze na tyle, ale nie widziałbym Biblii jako poradnika po pierwsze jednak, mimo wszystko. Ale to też jest ciekawa koncepcja. Jakbyś tak dłużej nad tym zastanowić. Znaczy, ja rozumiem, że ta formuła tych takich 11 reguł może się kojarzyć z 10 przykazaniami na przykład. Na przykład, ale nie, no tutaj nie ma absolutnie takiej ambicji, rzecz jasna. To jest zbiór jakichś właśnie takich punktów, jak mówiliśmy, orientacyjnych, które mają pomóc trochę poruszać się po tym pogmatwanym, coraz bardziej trudnym świecie i mają być, tak jak ty powiedziałaś to jakiś czas temu, no właśnie takim zaproszeniem, czy wezwaniem, nie wiem, czy wezwaniem, ale zachętą do tego, żeby trochę się uspokoić. To znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście kontekst apokaliptyczny, w którym od kilku lat funkcjonujemy, ten kontekst pandemiczny, covidowy i wojenny, a wcześniej to wszystko, co się działo tak mniej więcej od ataków na World Trade Center, i w ogóle ten cały bardzo niepewny, niestabilny, skomplikowany świat, podzielony coraz bardziej, jeszcze targany konfliktami politycznymi, tożsamościowymi, że my wszyscy generalnie ulegamy pewnemu odrealnieniu w tym świecie i pogrążamy się właśnie w jakimś takim specyficznym amoku. I to nas prowadzi na manowce, mam wrażenie. Także właśnie do coraz bardziej radykalnych społecznych konfliktów i takiego postrzegania siebie i swojej grupy jako wyłącznie szlachetnych i sprawiedliwych, a tych po drugiej stronie takiej czy innej barykady jako wyłącznie ludzi złych, głupich i moralnie zdeprawowanych. I to jest też cecha oczywiście charakterystyczna niestety naszego społeczeństwa skrajnie spolaryzowanego. Jedna z reguł głosi: nie ulegaj polaryzacji, nie idź w tę iluzję, że ty jesteś wyłącznie dobry, światły i mądry, a inni są wyłącznie głupi, źli i niedobrzy i nie ma w nich żadnego ziarna nawet, niczego pozytywnego. Więc ta książka próbuje tak powiedzieć, i ja sobie sam to mówię też, jako jednak przecież uczestnik zaangażowany też różnych wydarzeń, próbuję powiedzieć, słuchajcie, usiądźmy, otrząśnijmy się przez moment, uspokójmy się, parę oddechów, łyk wody
przyjrzyjmy się sobie naprawdę nie przez te wszystkie jakieś egzaltacje, szaleńcze okulary, zdeformowane wizje siebie nawzajem, tylko tak trochę realnie jesteśmy jakoś tutaj w jednej przestrzeni, nie wiem, w jednym państwie, w jednej wspólnocie, różnimy się, bo ludzie się różnią, bardzo dobrze, że się różnią, niech się różnią, mamy różne zdania, naprawdę wolno mieć różne zdania, nie musimy się wszyscy w każdej sprawie wyłącznie zgadzać, teraz w mediach społecznościowych jest tak, że jak się z czymś nie zgadzasz, to wszyscy są wstrząśnięci, że można się nie zgadzać na przykład wewnątrz jednej grupy, wiesz, ja na przykład opublikowałem jakiś czas temu taki felieton dotyczący pewnego głośnego wywiadu w jednej z gazet, w pewnym dzienniku niezwykle ważnym dla strony liberalno-lewicowej i miałem zdanie trochę inne niż większość ludzi w tej sferze i wywołało to jakieś straszne oburzenie, do dzisiaj jakiś rykoszet tutaj wraca, że ktoś jeszcze mi pisze, że jak w ogóle można było takie rzeczy straszne tu napisać. No, a czy naprawdę... było w tonie kaznodziejskim, czy nie? Nie wiem, chyba nie. Natomiast wiesz, no, naprawdę wolno mieć różne zdania, no. Tylko że trzeba ze sobą po prostu na ten temat też rozmawiać, a nie wyłącznie się dewaluować. Tomek, przekazuję Ci książkę, żebyśmy na zmianę przeczytali 11 reguł, żeby podsycić Państwa apetyt na dalszą lekturę, a potem quiz przed Tobą. Boże, do którego zaangażowałem pewną osobę, której też dziękujesz w książce, ale o tym za chwilę. Proszę Pana, więc reguła numer 1 brzmi: nie daj się uwieść apokalipsie. Poproszę o regułę numer 2. Ogranicz używanie mediów społecznościowych. Reguła numer 3. Przestań się oburzać. Reguła 4. Nie ulegaj polaryzacji. Reguła numer 5. Żyj w niezgodzie ze sobą. Reguła numer 6. Kieruj się racjonalnością, a nie tożsamością. To jest fantastyczny też rozdział, pokazujący, jak często się zgadzamy z kimś, bo jest naszym autorytetem, tylko że te autorytety trzeba sprawdzać i też aktualizować. Albo że jest podobny do nas na przykład, bo ma te same cechy. Tak. Kolejna reguła numer 7, jak brzmi, Panie Tomaszu? Nie podążaj ścieżką serca. Reguła numer 8, przedkładaj myślenie nad działanie. Reguła 9, czytaj książki. I w środku znajdziecie tyle fantastycznych tytułów, że tak jak mówiłam, lista do 2030 roku spokojnie. Reguła numer 10. Nie szukaj pewności. I reguła numer 11. Memento mori. Tak samo jak najnowsza płyta zespołu Depeche Mode, która się ukaże w marcu, który jest moim wielkim, wspaniałym. To jest taka krosowa promocja. Zespołem. Skrzyżowanie promocji. Tak, no właśnie. Nie ustalałem tego z Martinem Gorem i Davidem Gahanem. Oni ze mną też nie. Zosia Kotecka o to zadbała. Niewykluczone, że to Zosia się skontaktowała z nami. Tomek, to zapraszam Cię do naszego quizu. Powiem Ci, że kiedy ostatnio rozmawiałam z Robertem Małeckim o jego książce Wiatrołomy, to było mi łatwiej w tym sensie, że to jest powieść. I postanowiłam uruchomić wredną część mojej natury i sprawdzić, czy autor pamięta wszystkie detale dotyczące książki. I na przykład zapytałam go, ile lat ma labrador, który się tam pojawia, albo jaki dźwięk się odzywa w komórce bohatera. Część pytań udało się rozstrzygnąć pozytywnie, część nie. Był z nami okoń w sieci, który powiedział, że no bo nagrodą jest tylko uśmiech prowadzącej, natomiast karą są pompki. Na szczęście już, wiesz, poza kamerą. Natomiast ja wczoraj spotkałam Twoją żonę na premierze książki, zresztą koleżanki z jednej stajni, że tak powiem, wydawniczej, tak. Agnieszki Jucewicz. I poprosiłam Cwetę, czy ona będzie ze mną współpracować. I zapytałam ją o kilka spraw dotyczących Ciebie. Nic mi nie powiedziała na ten temat. Bo my kobiety trzymamy się razem, to jest solidarność. I mam kilka pytań, dokładnie 4. Jeżeli znasz odpowiedź, naciskasz tutaj guziczek, ja sprawdzam, ile Ci to zajmuje. Zapytałam Cwetę Dimitrową, czyli Twoją żonę, ale też fantastyczną psychoterapeutkę, co warto zaznaczyć, o to, żeby powiedziała mi, gdybyś ty miał wybrać jedną regułę z książki, reguły na czas chaosu, to która byłaby według niej dla ciebie najważniejsza? O rany, bardzo. Nie mówiłam, pytanie. Że to będzie proste zadanie. 6 sekund. Mogłoby to być Memento Mori. Punkt, proszę pana. Wspaniale. Drugie pytanie myślę, że jest proste. W zasadzie to powinno być pytanie na rozgrzewkę, ale czasami te rzeczy najprostsze okazują się najtrudniejsze. W życiu jest tak, że każdy z nas nadużywa jakiegoś sformułowania. Ja robiłam taką autokontrolę, tak naprawdę u mnie jest cały czas, tak jakby bez tego tak naprawdę było na niby, ale jednak nie, więc jakiego sformułowania nadużywa Tomasz Stawiszyński? Oj, po sekundzie. Odpowiedź może być tylko jedna, skądinąd.
Zgadza się, ale cudowne było to, co mi napisała Cweta. Skąd inąd, przecinek, rzecz jasna, potraktowałabym to zdanie jako całość. Rzecz jasna też. No, powinienem był odpowiedzieć, że rzecz jasna odpowiedź jest jedna, skąd inąd. Tak. Mówiłam Państwu, że w tej książce Reguły na czas chaosu Tomek się odnosi do fantastycznych tekstów literackich, do filmów, do podcastów, więc zapytałam Cwetę, jakiego podcastu najczęściej słuchasz? I od razu ci podpowiem, że Cweta mi napisała oficjalnie tutaj trzy kropki, o które cię proszę, ale to zależy, która osobowość Tomka dochodzi do głosu. Są inne stałe elementy, ale nie wiem, czy wolno mi zdradzać, więc oficjalnie, jaki podcast najczęściej jest słuchany? No, po sekundzie. Myślę, że Making Sense with Sam Harris. Jacy zgodni. Słuchaj, zostały jeszcze tylko trzy pytania, tak. No to dobra. Dużo. Pytanie kolejne. Zapytałam Cwetę, jaką cechę twojego charakteru ceni sobie najbardziej? O Boże. Ha, wiedziałam, że to będzie wyzwanie. Wiesz, co powiedział mój mąż kiedyś? Nagrali mi takie coś przed wieczorem panieńskim. Jest taka mądra i czyta dużo książek. Wybuch, jaki nastąpił w pokoju. Nie wiem, czego to tak wszystkich rozbawiło, ale do tej pory wspominam to z rozczuleniem, no, więc... Nie mogę odpowiedzieć teraz, wiesz, Jakoś... Będzie ci trudno, powiem ci, bo to jest taka rozbudowana odpowiedź, ale spróbuj. Słuchaj, za trudne jest to pytanie, bo tak też się czuję niezręcznie, bo muszę teraz poszukiwać w sobie jakiś. Ty też nas wprowadzasz korzystny... w niezręczność, każesz nam zmieniać schematy myślenia, więc słuchaj, tu jest ping-pong taki. No zaryzykuj. Nie wiem, może konsekwencje, może pracowitość. No to posłuchaj, tak teraz taki lukier się poleje. No. Jest jedyny w swoim rodzaju, złożoność cech paradoksalnych, które łączą się w całość. To jest to, co ona najbardziej ceni. No i teraz znowu, tutaj w zasadzie masz taką szansę, że zapytałam ją o twojego ulubionego psychologa, filozofa, myśliciela i podrzuciła mi Cweta trzy nazwiska, więc jeżeli chociaż jedno się zgodzi, to zaliczymy tę odpowiedź. No myślę, że na pewno James Hillman. Zgadza się. Myślę, że René Girard. Tak. Może być. Może Cioran na przykład. Tak. Jeszcze, tak. I jeszcze jest jedno nazwisko. Jak jeszcze wymienisz to nazwisko, to już po prostu nie uwierzę chyba. Chociaż będę musiała. To jest. To kilka mi przychodzi do głowy takich możliwości. Może Jung na przykład. No, akurat Junga nie wymieniła, ale jeszcze pojawiło się polskie nazwisko. Polskie nazwisko. Mam ci podpowiedzieć jeszcze? Bo pierwszą literę imienia. Nie, a to nazwisko się pojawia w podziękowaniach. W podziękowaniach moich, podziękowaniach. W tej książce. W tej tak? książce, Reguły na czas chaosu. No, Bohdan Chwedeńczuk oczywiście. No, oczywiście. Jesteście niemożliwi. Dobra, ostatnie pytanie. Kim chciał być Tomasz Stawiszyński? Kiedy był małym chłopcem, i w zasadzie mamy takie dwie kategorie. Najpierw, kiedy byłeś taki bardzo mały, i to jest wiedza, którą Cweta posiada od twojej mamy, czyli od jej swojej teściowej. I drugi stopień wtajemniczenia to jest ten moment, kiedy już byłeś jednak trochę starszy. Boże, kim ja chciałem być, jak. Czekaj. Musisz nacisnąć, jeżeli już wiesz. Kim ja chciałem być, jak byłem bardzo mały? Miałem kilka jakichś takich pomysłów. Wydaje mi się, że chciałem być krawcem kiedyś, ale to... Tej odpowiedzi nie mam, jest, chociaż jedna rzecz się nie zgadza. To może jest moja jakaś fantazja, tego nie wiem. Miałem jakiś pomysł, żeby w ogóle być aktorem kiedyś. To się zgadza, ale to było podobno na tym późniejszym etapie, ale podobno jak miałeś 4 lata, to się bawiłeś w co najczęściej? No, jedzenie przygotowywałem. A nie, tu mamy jakąś rozbieżność zeznań. Boże. Ja sam już nie pamiętam tego, wiesz. A ja podpowiem ci, że kiedy Cweta mi rzuciła tę profesję, to powiedziałam, że od razu sobie ciebie wyobrażam z takim gadżetem, który jest dla tej profesji niezbędny. Nakręciłam, no ale nie mogę powiedzieć wprost. Kapituluję. Nauczycielem podobno. O, to ja ciekawe. Powiedziałam, że z dziennikiem ja sobie widzę ciebie. Nie pamiętam tego za dobrze, mówiąc szczerze, ale możliwe, tak. Możliwe, że tak było. No i było tak strasznie? Ale się spociłem i jestem cały zdenerwowany, ale przetrwałem. To ja teraz jeszcze ostatnie wyznanie od ciebie wyciągnę, ponieważ z tego, co pamiętam, w Regułach na czas chaosu napisałeś, że Cwecie to dziękujesz za wszystko. To za jedną konkretną rzecz, bo to wiesz, za wszystko to jest takie ogólne.
Tam jest, no, na pewno cię ogląda. Tak. Razem z całą publicznością. Ja wiem, że to jest stresujące. Bardzo, bardzo. Nie, no, myślę, że za takie po prostu bycie razem, wiesz, takie bezwarunkowe wsparcie, no, to jest piękne i to za to jej dziękuję bardzo. No i to jest ich siła. Sami Państwo widzieli, słyszeli. Tomasz Stawiszyński, Reguły na czas chaosu. Polecamy z całego serca i zapraszamy oczywiście na kolejne spotkanie w ramach Targów Książki. To było najbardziej oryginalne spotkanie, wiesz, jakie odbyłem w życiu. Jeszcze nie miałem takiego quizu nigdy. Było wspaniale, naprawdę. Nie miałam tylko żartu Karola Strasburgera, ale następnym razem się przygotuję. O, bardzo Ci dziękuję. Pięknie Ci dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. Dobrej nocy, drodzy Państwo. Dobrej nocy. Dziękuję, Cweta. Odwiedź Targi Książki Empiku. Dostępne na empik.com i w salonach Empik na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do 50% na wybrane tytuły. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do salonów Empik, w których czeka rabat 30% na wybrane tytuły. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź inne targowe atrakcje. Wszystko w temacie książek, które mówią za Ciebie. Empik.